21 grudnia wspominamy świętego Piotra Tsiunwanti, prezbitera i męczennika. Piotr urodził się w 1773 roku w biednej wietnamskiej rodzinie w prowincji Hanoi. Od 11 roku życia przygotowywał się do katechizowania. Był bardzo dobrym, utalentowanym katechetą. W wieku 33 lat przyjął święcenie kapłańskie i przez 30 lat bardzo gorliwie i ofiarnie służył jako ksiądz. Posługę kapłańską sprawował nie tylko w swojej parafii, ale też wśród katolików mieszkających w odległych miejscach, gdzie nie było innych księży. Dużo czasu poświęcał na modlitwę, zawsze bardzo uroczyście sprawował mszę świętą. Katechizował dzieci i dorosłych. Sam jadł niewiele i pościł w każdy piątek. Ubierał się tak jak jego ubodzy parafianie. 10 listopada 1839 roku został aresztowany wraz z księdzem Andrzejem Dunklak. W więzieniu był dobrze traktowany. Funkcjonariusz, który widział, że nieugięcie trwa w swojej wierze, nie torturował go, ale powiedział mu z szacunkiem: „Ja jestem urzędnikiem państwowym, ty jesteś urzędnikiem religijnym”. Następnie funkcjonariusz przekazał Piotra do Urzędu Państwowego wyższej rangi do Hanoi. Oświadczył przy tym, że nie ma nic wspólnego z tą sprawą i wykonuje tylko polecenia służbowe. Parafianie procesjonalnie odprowadzili swoich kapłanów do Hanoi. Oni natomiast zatrzymywali się i udzielali parafianom jeszcze ostatnich pouczeń. Zdumiony urzędnik pytał, dlaczego ludzie okazują im taki szacunek i dlaczego tak ich kochają. Jedna z kobiet wtedy powiedziała: „Wysoki sądzie, księża nauczyli nas, co jest dobre i słuszne. Mężczyźni muszą być dobrzy dla swoich żon i unikać hazardu i alkoholu. Żony natomiast muszą żyć w zgodzie ze swoimi mężami, zgodnie z naukami religii”. Po dotarciu do Hanoi, księża przed sądem byli zmuszani do wyparcia się wiary i podeptania krzyża, czego nie zrobili. Ksiądz Piotr wręcz ukląkł i ucałował krzyż. Wtrącono wtedy ich do więzienia. Tam dużo modlili, pościli, wobec wszystkich byli życzliwi i serdeczni. Dzielili się otrzymywanym jedzeniem z innymi więźniami. Zyskali sobie przy tym szacunek strażników. Nie byli torturowani. Jednak ponieważ nieugięcie trwali w wyznawaniu wiary katolickiej, wiedzieli, że czeka ich kara śmierci. Wyrok ogłoszono im 21 grudnia 1839 roku. Przyjęli go tak, jak gdyby usłyszeli wiadomość o wielkiej nagrodzie. Tego dnia obaj kapłani mogli drugi raz w czasie pobytu w więzieniu przyjąć komunię świętą przyniesioną potajemnie przez innego kapłana. Było to dla nich wielką radością i umocnieniem. Ksiądz Piotr był już tak słaby, że nie miał siły stać. Upadł na ziemię, więc strażnik niósł go na miejsce kaźni. On natomiast z wdzięczności podarował mu buty. Obaj kapłani poprosili jeszcze o chwilę czasu na modlitwę. W końcu zginęli przez ścięcie 21 grudnia 1839 roku w Hanoi za wierność wierze. Ksiądz Piotr Tsiunwanti został beatyfikowany 27 maja 1900 roku przez papieża Leona XIII, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku przez papieża świętego Jana Pawła II wraz ze 117 męczennikami z Wietnamu. Módlmy się. Światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Piotra na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.